Cześć, ja jestem Ziemniak. Mam jeszcze troszeczkę bałagan z unboxingu rzeczy z Dying Lighta 2, ale nie o tym dzisiaj. Chciałbym wam zadać pytanie na samym początku. Czy uważacie, że jeżeli by nie było koloru w naszym życiu, to czy nie byłoby troszeczkę nudno? Nawet nie ma co, ja po prostu odpowiem na to pytanie. Gdyby nie było kolorków, to byłoby nudno, tak? To jest o wiele przyjemniej. I to jest na przykład lampka, którą udało mi się zrobić. Taka w stylu, jak to mówią, nordyckim, czyli mamy taki po prostu zwykły pręt, który świeci, natomiast tutaj mamy najprostszą podstawkę, jaka tylko istnieje. I do sterowania wszystkim mam tutaj ładnie ESP oraz zasilanie na 12 V. Zapewne pojawi się tutorial, jak w jaki sposób coś takiego przygotować, bo to dosyć popularne rozwiązanie, które można zrobić sobie samemu taniej, a nawet z większą ilością funkcjonalności, ale dzisiaj o czymś troszeczkę innym, bo tak jak widzicie, tą lampkę, która się znajduje tutaj na górze, to nią możemy sobie sterować i ona może być na przykład czerwona, albo zielona, albo niebieska, albo różowa, jeżeli połączymy dwa kolory. No właśnie, tutaj dochodzimy do tego aspektu cenowego, który zawsze determinuje to, czy kupimy sobie daną lampkę, czy nie. I na przykład bardzo dużo osób mnie pyta o to rozwiązanie, czy to jest fajne, tylko że straszliwie drogie. Pytanie, czy są tańsze alternatywy? Na samym początku zastanówmy się nad naszymi możliwościami. Otóż taka lampka kosztuje w okolicach 600 zł, więc to jest dosyć wysoki próg wejścia. Jakbyśmy chcieli zamienić ją na taką ręczną lampkę, no to też jest cena w okolicach 600 zł i ona jest troszeczkę ogryziona, ale o tym później. Żeby wykonać swoją lampkę tego typu, musimy się zgodzić na wydatek jakichś 200, więc to tak czy siak jest dosyć sporo, ale możemy wsadzić sobie tutaj naprawdę dobre LEDy, które będą nam świecić i nie będą nam w żaden sposób migotać, bo dałoby się zrobić to taniej, ale do nagrywania lepiej wsadzić lepsze LEDy. Ale wiadomo też, że nie każdy lubi się bawić w rozwiązania do it yourself. Co jeżeli bym wam powiedział, że istnieje lampka, która jest gotowa, jest tańsza niż każde z tych rozwiązań i właśnie ją mam tutaj, chciałbym wam ją pokazać. To jest odkrycie Kamila, co prawda, ale ja myślałem, że ja zrobię na jej temat materiał. Kamil z niej korzysta już od dawna, a ja zacząłem się bawić dość niedawno. Cześć, ja jestem Ziemniak i teraz oficjalna część filmiku. Najpierw zajmiemy się unboxingiem, bo za 171 zł opakowane w karton dostajemy takie coś, to jest futerał, ale z zawartością. Ostatecznie w zestawie mamy pilota, instrukcję, smyczkę, no i samą lampkę. To nie jest jedyny egzemplarz, w jaki się zaopatrzyłem, bo po tym jak zobaczyłem, jak działa, to postanowiłem kupić sobie od razu dwie sztuki. Możecie zobaczyć nawet teraz na przebitce, byłem u Dagmary na streamie i wziąłem to, co moje. Co robisz? Nie. Biorę na siderę. Czemu ty przeszkadzasz, jak ja się klepię? Bo tutaj one działały i po prostu ja potrzebuję... Wiesz, jak to ludziom uszy rozmnicza, jak ty tak walisz w ten mikrofon. Ty zawsze walisz tutaj. Halo, policja, Twitch, halo, halo. Okej. Okay. Zabrał mi światełka. Wszedł pan Maruta i niszczyciel na fejsa. Bo jeżeli chodzi o sprawdzenie w boju, to też chciałem zobaczyć, czy rzeczywiście te lampki będą mogły sobie świecić przez jakiś czas. I sami widzieliście, że w kadrze to naprawdę ładnie potrafiło wyglądać. Unboxing tych dwóch przedmiotów co prawda bardzo mocno się od siebie różnił, bo tak jak jedna była totalnie czysta w środku, tak druga skrywała jakieś resztki, mam nadzieję, że materiału, bo w sumie to nie mam pojęcia, czym to było, albo kto gdzie ręce swoje wsadzał, ale ostatecznie zakładamy, że to był materiał. Tak się umówmy. Zacznijmy od budowy samej lampki. Jak sami widzicie, wygląda ona następująco i wydaje się być bardzo solidna. Jej górna część to tak naprawdę aluminiowy korpus, gdzie wypełniony jest LEDami, tutaj mamy jakąś blendę, a sama końcówka to jest po prostu zaślepka, żeby wszystko było ładnie, no wiecie. Ale w jaki sposób tą lampką trzeba sterować? To zobaczcie, w dolnej jej części mamy z tej strony trzy guziczki. Jeden z nich odpala nam lampkę, lampka świeci, jak przytrzymamy, to wyłączy się lampka. Możemy zmieniać jej jasność oraz zmieniać jej tryby, żeby świeciła na różne kolory. Mimo że bardzo mocno przypomina miecz i można ją w ten sposób dzierżyć i zadawać ciosy świetlne, grać w Beat Sabera w rzeczywistości, ale do takiego zwykłego, prostego, codziennego użytkowania, żeby tą lampkę zamontować, to mamy od spodu gwint na 1/4 cala i miejsce na smyczkę. Oraz na koniec mamy jeszcze port ładowania z tej strony i według producenta lampka może działać w momencie, kiedy jest ładowana, więc jak będzie świecić przez długi czas, to nie ma problemu, bo powinna działać, jak się ją podepnie do prądu. Początkowo, korzystając z tej lampki przez bardzo długi czas, miałem wrażenie, że za lampkę, która się świeci na wiele kolorów, jest jeszcze z akumulatorem w środku, to trzeba wydać naprawdę dużo pieniędzy. Ale okazuje się, że za ułamek tej ceny, a dokładniej za 1/3, dostajemy coś, co jest naprawdę fajnie i solidnie zrobione. To był mój Messenger. To Mateusz się pyta, co zrobić z oświetleniem. To mam dla niego dobrą odpowiedź. Mateusz, kup sobie takie lampki, są naprawdę spoko. Patrz, jaki jestem niebieski.
Ale wracając do tematu, mimo wszystko płacąc mniej, jesteśmy jednak w pewien sposób ograniczeni. Choć nie do końca, co zaraz rozwinę, ale najpierw przyjrzyjmy się tym wszystkim trybom. W oku, z tego co pamiętam, mamy dwa receptory, które odpowiadają jedne chyba pręciki za to, żebyśmy widzieli kolory, a drugie to chyba czopki, które są odpowiedzialne za kontury. I teraz, jeżeli jest ciemniej, to widzimy wszystko tak naprawdę w czerni i bieli. Czyli jak pójdziemy na przykład do lasu i nie będziemy mieć oświetlenia, to wszystko jest takie monochromatyczne. Wyciągniecie latarkę i nagle pojawiają się kolory. Podobnie pojawiają się kolory, jeżeli się oświetlimy na scenie. I teraz to, co widzicie, to mamy defaultowy biały kolor, który teoretycznie ma odwzorowanie na poziomie 95 CRI, czyli ponoć kolory są bardzo ładne. I tak jak sami widzicie, jest całkiem okej, ale jest trochę ciemno. I mamy teraz 12 poziomów jasności, czyli możemy lecieć do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, aż scena będzie ładnie oświetlona i tutaj sterujemy guziczkami, które znajdują się na samej lampce. Kolejny typ to jest inny kolor bieli, czyli robi się żółto po prostu, żeby dopasować sobie po prostu balans bieli. Później mamy kolor jeszcze bardziej żółty, to jakiś zachód słońca bardziej wchodzi, no i wchodzą nam kolory. Pierwszy jest czerwony, drugi jest zielony, trzeci jest niebieski, czwarty jest żółty, piąty jest magenta, szósty jest... siódmy? Kolejny jest niebieski, następnie mamy policję i wracamy z powrotem do trybu, który nam umożliwia na oświetlenie wszystkiego na biały kolor. Teraz przyjrzyjcie się wszystkim tym produktom z bliska. W ogóle zobaczcie, jak mi już urósł ten ziemniak od Greensela, puścił pędy, chyba będę musiał go zasadzić, ale tak jak widzicie, mamy tutaj mnogość kolorów i w zależności od tego, jakie będziemy mieć oświetlenie, to te kolory będą bardziej wyraźne lub mniej wyraźne. Widzicie, że niektóre rzeczy robią się ciemniejsze, jaśniejsze, więc to jest dosyć ważne, żeby dopasowywać kolor do tego, co mamy aktualnie na scenie. Oczywiście biały będzie najlepszy, bo będzie tak naprawdę najwięcej kolorów dla nas widocznych, ale chcę tutaj powiedzieć wam o pewnym ograniczeniu, bo tak jak ta lampka potrafi tylko i wyłącznie zmieniać te kilka kolorów, które są predefiniowane, ustawione, tak przykładowo ta lampka, czy ta, która znajduje się za mną, może tych kolorów ustawić sobie więcej i to jest pierwsza różnica. Oczywiście linka do tych wszystkich sprzętów macie na dole w opisie, tak jakby co, więc nie będę tutaj operować za bardzo nazwami, ogarniecie. Natomiast tutaj zobaczcie. Nasza chińska lampka potrafi zmieniać po prostu kolory jeden za drugim, to co widzieliście, i potrafi zmieniać intensywność tych kolorów, w sensie jasność, a niekoniecznie intensywność barwy. Po prostu jest jaśniej lub ciemniej. Do podstawowych zadań tak naprawdę jest to wystarczające. Nasz droższy odpowiednik potrafi nieco więcej. Po pierwsze, możemy zmieniać sobie intensywność każdego koloru albo co jedną jednostkę, albo na przykład co 10 jednostek. Jak ustawimy sobie około połowę niebieskiego, przełączymy się na czerwony, to możemy czerwonego dodać tylko trochę i jest taki różowy. Jak dodamy go znacznie więcej, to robi się taki bardziej ciepły, cieplejszy. No tego niestety nie uzyskamy na tej lampce, ale powiem wam z doświadczenia, i tak zazwyczaj się używa tych najpełniejszych kolorów. Czyli łączenie albo jednego danego, czyli czerwony, zielony lub niebieski, albo łączenia tych barw razem ze sobą, czyli niebieski z... Zresztą zobaczcie, jakie to będą kolory. Najwygodniej będzie wam to wszystko pokazać tak naprawdę na pilocie, bo jak się przyjrzycie, to mamy tutaj te główne kolorki tak naprawdę, czyli RGB oraz łączenie tych RGB razem. I teraz po kolei. Jak sobie zapalimy lampkę, mamy R, mamy G, mamy B, a teraz RG, czyli czerwony z zielonym robi żółty, czerwony z niebieskim robi nam różowy, natomiast zielony z niebieskim robi nam taki kolor. I to jest śmiesznego, o czym mówiłem tutaj o kolorach, dlaczego się tak wychylałem, bo przyjrzyjcie się teraz pilotowi. Jak ja zmieniam te kolory, jak bardzo kolory na samym pilocie zmieniają swoje odwzorowanie, jak one wręcz pulsują. Tutaj widzicie, jak te kolorki przeskakują sobie i ciężko jest je na pierwszy rzut oka rozpoznać, natomiast to jest jeden z trybów dodatkowych w samej lampce i to, co widzieliście, tą policję, to ja wam to teraz pokażę. Ostrzeżenie dla wszystkich osób, które są wrażliwe na migotanie, teraz będzie migotać ekran, więc jakby co, wolę was poinformować. Ale teraz taki mały pstryczek w nos w stronę Kamila. Otóż on pokazywał swoje tryby i powiedział, patrz, jest tutaj policja. I rzeczywiście, jest tutaj policja, ale to nie jest jedyny tryb, więc Kamil, patrz i ucz się. Możesz plusikiem lub minusikiem zmieniać sobie tryby. Teraz mamy już nie czerwony i żółty, tylko mamy niebieski i żółty, coś w tym stylu. I to jest na przykład ambulans. Dodatkowo możemy zmienić i mamy straż pożarną. Później mamy party 1. Party, party, party! Kolorki świecą ładnie. Mamy później party 2. Miga i zapala się i nic nie można z tym zrobić. Nie może być jaśniej, nie może być ciemniej. Może być kolejne party albo fast gradient. A nie, to jest, przepraszam, fast gradient, a tamto to był stroboskop, tylko oczywiście to jest chiński przedmiot, więc w instrukcji możecie zauważyć, jest tutaj to jak zwykle nie po kolei. Ale to wam pokazuje, żebyście wiedzieli, że można tą lampkę do czegoś jeszcze wykorzystać i osoby, które są wrażliwe na wysokie dźwięki, bo na przykład Dagmara nie słyszała tego dźwięku, jak zielony, nie wiem, czy w ogóle mikrofon mi wyłapie, to strasznie, Dagmara w ogóle nie słyszy tego dźwięku, ale jeszcze na niebieskim nic, ale tutaj lekko, natomiast tutaj na tym kolorze niebieskim być może
mikrofon mi nawet tego nie wyłapie. Jest bardzo cichy, ale mimo wszystko pisk. Więc nie spałbym przy tej lampce, albo nie montowałbym jej w ten sposób, żeby mieć na przykład świecące czułki, albo wybrałbym po prostu inny kolor. Albo jak jest ciemniej, to nie piszczy. Ale to jest naprawdę bardzo ciche piszczenie. Trzeba pamiętać mimo wszystko, że jest to chiński produkt i nie zawsze wszystko jest zgodne z tym, co jest w opisie albo co jest w instrukcji. Widzieliśmy, że przykładowo tryby, te efekty świetlne były nie po kolei, albo przykładowo indykator dotyczący tego, jak bardzo jest naładowana bateria, może się nieco różnić względem tego, co jest w instrukcji. Bo jeżeli teraz się przyjrzycie obu lampkom, to możecie zobaczyć, że jedna z nich jest zielona, druga jest pomarańczowa. I pomarańczowy kolor oznacza, że bateryjka w środku, gdzie mamy tam 2600 mAh na 7,4 V, się ładuje. A jeżeli byśmy mieli ją rozładowaną, to albo by powoli migotała, albo by migotała szybko, w zależności od tego, ile na baterii pozostało. Ale to, co widzicie, to widzicie, że ta lampka nie jest podłączona. Teoretycznie informuje nas o tym, że się ładuje, a jeżeli podłączymy ją do ładowania, to może pojawi się coś magicznego. Chyba ktoś popsuł tłumaczenie, bo teraz się chyba ładuje. A że poziom naładowania. Tak. When in use, the power indicator will display. Nie doczytaliśmy szóstego punktu, stary. Co tam jest w szóstym? Zielone powyżej 70, żółte powyżej 40, czerwone więcej niż 10 i migocze, jak jest mniej niż 10 i wymaga po prostu ładowania. Czyli to jest akurat okej, okay, więc już wiemy, że instrukcje były po prostu niejasne. Jest także wzmianka o tym, żeby nie używać tej lampki podczas ładowania, mimo że na przykład na aukcji jest napisane, że możemy używać jej podczas ładowania, bo wtedy świeci, ale ponoć skraca jej żywotność. Tym się nie będziemy przejmować, bo lampka była dosyć tania, nam się oberwało. My się nie będziemy tym przejmować, tylko będziemy korzystać z tych lampek do granic ich możliwości i jak któraś z nich padnie, to powiadomimy was na Instagramie. Tak czy siak warto jest obserwować mojego Instagrama Ziemniak TV i tam podaję różne fajne informacje, a jeszcze jedna fajna informacja, jutro będzie stream z Global Press Conference Acera z nowościami, więc koniecznie ustawcie sobie w kalendarzu, że jutro o 14.45 ruszamy i będą fajne, ciekawe rzeczy. Znaczy jeszcze nie wiem jakie, ale na pewno ciekawe, bo co roku jak byłem albo jak oglądałem konferencję w zeszłym roku z Evoltem, to zawsze były ciekawe rzeczy. Więc na dole macie w opisie wszystkie niezbędne i ważne informacje. Lampka lampce nierówna i to sobie przetestujmy. W tym momencie widzicie mnie, ja jestem oświetlony w miarę dobrze tym jasnym światłem, które jest skierowane w moją stronę. I raczej tej lampki nie będę używać do tego, żeby oświetlać siebie, chociaż to też można przetestować. Przede wszystkim będę z niej korzystać do tego, żeby mieć kolorowe tło. I uwaga, zazwyczaj jak się oświetlam w jakiś sposób od frontu, to mogę się bardzo starać, ale często nie mam jak zostawić totalnie ciemnego tła, bo często jestem zdecydowanie bliżej. To też zróbmy sobie taki test, taki naturalny, tak jak teraz, czyli jest nie do końca oświetlone to tło z tyłu, mimo wszystko jest trochę oświetlone i to niechaj będzie punkt, z którego wszystkie lampki będą świecić jednym kolorem na 100% swojej mocy. YN600, YN360 chyba 2, chińska lampka. I tak jak widzieliście, mamy pierwszą, drugą, trzecią, pierwszą, drugą, trzecią, pierwszą, drugą, trzecią i możecie zauważyć, jakie są różnice, jeżeli chodzi o to, ile światła spada nam na ścianę. Teraz zmienimy trochę sytuację i przybliżmy się do tej ściany. Mamy lampkę numer 1, lampkę numer 2, lampkę numer 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I tak jak pomiędzy tą na górze a tą jest bardzo duża różnica, tak już pomiędzy tymi dwoma jest zauważalna różnica i tak naprawdę ta wypada lepiej, czyli płacimy 3 razy mniej niż za to, mamy więcej światła, mniej możliwości ustawiania wszystkiego. A, brzydko tak czerwono, zmieńmy kadr. Do czego dążę w tym kadrze RGB? Otóż do tego, że tamta lampka będzie świecić najmocniej, jeżeli szukacie największego rozproszenia i najwięcej światła, ale zapłacicie za nią najwięcej. Jeżeli możecie podłączyć sobie na przykład dwie lampki obok siebie takie same, to zapłacicie 2/3 ceny i będziecie mieć nawet więcej światła niż z tej. A dodatkowo tej to w ogóle nawet nie ma co brać pod uwagę, bo ona to w sumie, no szczerze, to przepłaciłem za nią, ale to było dawno temu i wyszły po prostu nowe rozwiązania, z których lepiej jest po prostu skorzystać. Ale chcę wam jeszcze pokazać jedną rzecz, do której warto jest się zaopatrzyć w dwie sztuki, a niekoniecznie jedną. Otóż zobaczcie na to. Mamy dwie lampki zielone, to tło będzie zielone. A jeżeli jedną z nich zmienimy na inny kolor, to zobaczcie tą magię. Tam przejdę i pokażę magię. Zielono. Wow, jaki ładny gradient się robi. I wtedy możemy uzyskać takie bardzo ładne i fajne tło. Dlatego ja ze swojej strony po prostu polecam, bo uważam, stwierdziłem, że zrobię filmik na temat tych lampek, bo po prostu uważam, że one bardzo fajnie sobie działają i mam nadzieję, że będą działać długo. Ale ja te lampki wziąłem Dagmarze, a ona chciała sobie z nich korzystać podczas streama, więc dlatego, żeby zobaczyć, ile jeszcze one wytrzymają na bateriach, gdzie ta ma zielony kolor, ta ma już pomarańczowy, to po prostu jej odniosę tam i ona niech sobie z tego korzysta. Sami zobaczcie na żywym organizmie. Dagmara do streamowania używała mojej lampki YN
N600, która dawała jej ładny kolor niebieski. Jeżeli go wyłączymy, to nagle ten kadr robi się straszliwie nudny, mimo że mamy firankę, która ma gradient niebiesko-biały. Ale jeżeli odpalimy sobie dwie takie lampki, położymy jedną na przykład tutaj, drugą gdzieś tutaj, to możecie zobaczyć, że nagle ten kadr zrobił się zupełnie inny. Jak sobie jeszcze tutaj oświetlenie tylko zapalę. Jest teraz elegancko. To zobaczcie, możemy za 2/3 ceny mieć dwie lampki, lepszy kadr. Aha, bo jeszcze tak bardzo nie zakończyła. Siema. Jako podsumowanie, zaoszczędzimy, będziemy mieć dwa kolory zamiast jednego, możemy wrzucić jeszcze gdzieś trzeci kolor, żeby jeszcze fajniej to powypełniać. No ogółem wiecie, o co mi chodzi i rozumiecie. Tak czy siak, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Tutaj dwa inne filmy, które warto zobaczyć. Jest także miejsce na subskrybujkę. No i cóż, zostawiam was z kolorkami. Tam wisi nawet chmurka z odcinka.